Będę powtarzał aż do znudzenia, że za każdym złym zachowaniem dziecka stoi jakiś błąd jego opiekuna. No chyba, że dziecko nie miało opiekunów. W każdym razie jakiś czynnik, który miał na niego wpływ. Nie należy się dziwić, że jak się jest wychowywanym w sposób niekonsekwentny, to się jest potem samemu niekonsekwentnym. Jak się jest wychowywanym w sposób brutalny, to samemu jest się potem brutalnym. I tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście nie zawsze jest tutaj taka pełna odpowiedniość, ponieważ jesteśmy różnymi ludźmi i na te same rzeczy możemy reagować nieco inaczej. A szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do dorosłego i dziecka. Szczególnie jeśli są w ścisłej relacji. I tak na przykład dziecko pracowitego rodzica może wyrosnąć na lenia. Ja jestem kimś takim. Ale nie dlatego, że z jakiegoś dziwnego powodu naciski, że należy być pracowitym i starannym, odebrałem przeciwnie. Tylko dlatego, że ta presja była tak duża, że jej zwyczajnie nie wytrzymałem. I teraz praca, czy jakiekolwiek obowiązki kojarzą mi się z ciężarem nie do udźwignięcia i zwyczajnie mój instynkt samozachowawczy zabrania mi się za to zabierać. Mówi niejako, zostaw to, oszczędzaj siły, żebyś nie umarł. I jeżeli ktoś z was ma do siebie pretensje, że ma jakąś złą cechę charakteru, jak na przykład lenistwo, myślę, że zamiast się karać albo zamiast zaciskać zęby i robić, dobrze jest czasami właśnie pozwolić sobie na chwilę odpoczynku, takiego naprawdę odpoczynku, żeby ten umysł mógł odpocząć i zastanowić się, co w zasadzie spowoduje, z czym mi się kojarzy takim moja praca, że tak bardzo nie chcę się za nią zabierać. Cenne są takie podpowiedzi umysłu. Nie wiem, jak to jest u innych, ale być może, że jest bardzo podobnie, że pojawiają mi się takie jakby migawki z przeszłości i są one na tyle częste, że wydają się nic nieznaczące. Ja się do nich przyzwyczaiłem i myślałem sobie, że ponieważ nie czułem jednocześnie żadnych szczególnych emocji z tym związanych, to mi się wydawało, że no są jakieś rzeczy, które już ogarnąłem w swoim życiu. Wracają to wracają. Potrafi mi takie rzeczy wrócić kilkadziesiąt razy dziennie i ja natychmiast przechodzę nad tym do porządku dziennego. A to jest do pewnego stopnia błąd. Znaczy to jest taka zmyłka. To, żeśmy się do tego przyzwyczaili i że nie czujemy jakichś szczególnych emocji, kiedy przyjdzie taka migawka, to nie znaczy, że to nic nie znaczy i że można to tak zostawić. To jest bardzo ważna wskazówka naszego umysłu, który nam pokazuje, że to, co nam przywołuje, jest bardzo, bardzo ważne. A to, że my nie czujemy praktycznie żadnych emocji i że kiedy próbujemy jakby się na tym skupić, to nam często ucieka z powrotem, to dlatego, że za tą migawką stoi taka trauma, że my tak na dzień dobry z marszu nie damy rady po prostu się z tym skonfrontować. I nasz umysł, ta jego automatyczna część, ona wie, że tam jest zgromadzona ogromna energia, to ma ogromny wpływ na nasze życie i nam ciągle o tym przypomina, tylko w taki sposób, na jaki umie. Tylko tyle, żeby nie wywołać zbyt gwałtownych emocji, bo to właśnie te gwałtowne emocje w ogóle spowodowały, żeśmy to wyparli. Jedyne, co umysł potrafi zrobić, to pokazać nam tą samą powierzchnię, która jeszcze nie powoduje tej traumy, tego wybuchu emocji, który był powodem, że to w nas siedzi aż do tej pory. Ja tak miałem z moją wizytą, na przykład z wizytami u lekarza. Dzisiaj byśmy powiedzieli pierwszego kontaktu.
i z zaglądaniem mi do gardła przy pomocy szpatułki. Mówię wam, to jedna z najgorszych traum chyba, jakie wyniosłem z dzieciństwa. Do dzisiaj boję się lekarzy. Ale między innymi dlatego, że opiekun zamiast mi wykazać się od początku zrozumieniem, to na początku mnie strofował, mówiąc delikatnie. Ja się nauczyłem, że w gabinecie lekarskim jestem sam ze sobą. Opiekun jest tak naprawdę wrogiem, lekarz jest bezduszną maszyną. Ja muszę sam sobie wywalczyć jakąkolwiek kontrolę nad moim ciałem. Drugą taką traumą, która mi systematycznie wracała i po czasie dopiero odkryłem, ile emocji tam siedzi, to też było związane z lekarzami, ze szpitalem. Wycinanie trzeciego migdała. Dzisiaj, jak niektórzy wspominają, to była taka impreza, żeśmy tam byli ja, moja siostra i kuzynka naraz. I kuzynka to chyba lepiej pamięta z większą ilością szczegółów, ale myśmy nie mieli nawet jakiejś narkozy czy coś. Na tak zwanym głupim jasiu to było robione. I pamiętam szczegóły bez emocji. A kiedy zaczęły pod wpływem medytacji i pracy ze sobą, z umysłem, wracać emocje, które temu towarzyszyły, to się wcale nie dziwiłem, że to się działo we mnie do tej pory i dlaczego umysł był w stanie pokazać mi tylko suche wspomnienie, jakichś obrazów, dźwięków, bez żadnych towarzyszących temu emocji. A ponieważ wyszedłem od lenistwa, więc przytoczę wam trzecią taką rzecz, którą sobie mocno zapamiętałem na podobnej zasadzie i która wróciła do mnie bardzo mocno umysł zaczął mi ją przywoływać, kiedy się właśnie zastanawiałem nad swoim negatywnym stosunkiem do pracy, do obowiązków. To była taka sytuacja, kiedy zostałem poproszony o poukładanie rzeczy w szafie. Takie poukładanie porządne, poskładanie, nie rzucenie byle jak to zostało ujęte. Trzeba wiedzieć, że ja nigdy z tym sobie specjalnie nie radziłem. Ale pamiętam, że mimo pewnych obaw, już wtedy miałem obawy, że jak zrobię coś źle, to mi się może dostać. Już wtedy miałem chyba pewne obawy, tak kojarzę, ale mimo wszystko jeszcze nie byłem dosyć straumatyzowany, więc zrobiłem jak umiałem najlepiej, całą szafę i zrobiłem prezentację opiekunowi, albo on sam przyszedł zobaczyć i mnie skontrolować. Jak na mnie nawrzeszczał, bo jego zdaniem to było w ogóle, się nie starałem, w ogóle wszystko było byle jak zrobione. No i pamiętam to do tej pory. I myślę, że to był, dlatego to pamiętam, że to był taki kamień milowy w moim podświadomym stosunku do prac domowych, do wywiązywania się z obowiązków, do przykładania się do obowiązków. Uświadomiło mi to, że nieważne jak się człowiek stara, i tak można dostać w dupę. Zupełnie jak jakiś rozmyślny, bardzo rozmyślny grzesznik. I ciągnie się to za mną do tej pory. To między innymi jest powód, dla którego, tak myślę, nie jestem w stanie pracować. Ponieważ kiedy tylko za coś się zabieram, to mam wrażenie, że nade mną ktoś stoi i zaraz na mnie nawrzeszczy. Ja poczuję z powrotem tą traumę. Bardzo mi brakuje takiego normalnego docenienia. Dlatego jak ktoś mi mówi, spokojnie, dasz radę, wierzę w ciebie, to mnie zaczyna trząść, bo ja chcę, po pierwsze wiem, że wiem lepiej niż ktokolwiek inny, że mogę sobie nie dać rady, bo mi to bardzo boleśnie uświadamiano. A po drugie, chcę, żebym był zaakceptowany nie tylko wtedy, kiedy coś mi wychodzi, ale zwłaszcza wtedy, kiedy mi nie wychodzi. Więc mówię niejako, nie wierz we mnie, że dam radę, uwierz mi, że nie dam i mnie takim zaakceptuj. I analogicznie myślę, że jest z moim, być może
zauważonym już przez nas niedbaniem o siebie, o swój wygląd. Może nie jest to teraz tak widoczne, chociaż widać po koszulce, że jest znoszona. To taki roboczy strój. Nie ubieram się jakoś szczególnie ładnie do nagrań. Może powinienem. Ale nawet jeżeli tak to robię, to nie jest to jakieś rozmyślne budowanie imidżu, tylko to takie moje odruchowe. Naturalnie mi przychodzi, szybciej niż bym o tym pomyślał. A myślę, że wynika to podświadomie nawet, właśnie z podobnego mechanizmu. Bo całe życie mi kładziono, że mam wyglądać porządnie, mam się zachowywać porządnie, mam się prezentować porządnie. I na to był położony taki nacisk, że mi to się tak teraz negatywnie kojarzy, że nie jestem w stanie wręcz myśleć o tym, żeby wyglądać i zachowywać się porządnie. Jak zaczynam o tym myśleć, to doznaję potwornego stresu. I być może podświadomie robię właśnie wbrew. Wbrew, żeby zademonstrować, zmusić otoczenie do zaakceptowania mnie takim nieporządnym. Żeby nie polegać ciągle na tym, że otoczenie mnie zaakceptuje, ale muszę być porządny, bo wiem, że mi się to nie zawsze uda. Zdecydowanie nie zawsze. Więc szukam sobie po prostu, wymusza mnie jako akceptację mojej nieporządności, bo to jest warunek dla mnie bezpieczeństwa. Ja nie będę się czuł bezpiecznie, jeżeli będę akceptowany tylko wtedy, kiedy będę się dobrze prezentował. Sam wiem, czuję, jakie to jest kruche i niepewne, ta dobra prezencja. Więc zwłaszcza jak mi niektórzy mówili, że jak się nie będziesz dobrze prezentował, to cię ludzie nie polubią. Wybaczcie, ale mam ochotę naprawdę przekląć. Takich ludzi, którym muszę się dobrze prezentować. A mówiąc mniej wulgarnie, po prostu ja potrzebuję przyjaciół. A po co mi taki przyjaciel, przed którym ja muszę cały czas się wysilać, żeby robić na nim dobre wrażenie? Nie na darmo przysłowie mówi, że dobrych, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Więc ja jestem w biedzie i pokazuję to swoim wyglądem. Jak przyjaciel mi pomoże wydobyć się z biedy, to nie będę potrzebował zachęt ani jakichś wykładów i tyrad, żeby zadbać o swój wygląd. Naturalnie, automatycznie to pokażę na poziomie instynktu. Odwołam się do Biblii. Jeśli ktoś w starożytności, czy w ogóle w takich mniej cywilizowanych w cudzysłowie ludach obchodził żałobę, to pokazywał. I co prawda wiele w Biblii mówiono o tym, że niektórzy to pozorują żałobę, pokazują ją na pokaz. Tak naprawdę nic za tym nie idzie, ale sam fakt, sama okoliczność, że się pokazuje na zewnątrz swoje emocje, swoje przeżywanie, to jest bardzo naturalne i bardzo zdrowe. A my dożyliśmy czasów, że nawet jak ktoś komuś umarł, nawet na pogrzebie, osoby bliskie zmarłej potrafią wręcz przepraszać za to, że im się łezka uroni. Rozumiecie tą patologię? Ja tego doświadczyłem niedawno. Osobiście. I myślałem, że mam do czynienia nie z jakimś patologicznie zamkniętymi i trzymającymi fason osobami. Ale mimo to było w nich coś takiego, że przepraszały wręcz, że choć na chwilę były bliskie płaczu. Że się zająknęły podczas mówienia. Co musiano zrobić tym osobom, że w taki sposób się zachowują, w taki sposób próbują się kontrolować. To jest chore, to jest straszne. Więc nie wiem, co tym osobom zrobiono. Wiem, co zrobiono mi. Częściowo, na ile to pamiętam. Bo jak już wspominałem nieraz, zbyt duże traumy są wypierane i trzeba je dopiero pracowicie odkopywać. To też nie wszystkie naraz, żeby znowu nie narobiły szkód. Pamiętam, że ja oduczyłem się płakać dość wcześnie. Około 7-8 roku życia.
Pamiętam sytuację, kiedy krzyczano na mnie, ja ryczałem i słyszałem: nie rycz! Co ryczysz? Albo jak już nie wolno było płakać, a w dalszym ciągu byłem za coś szykanowany i siedziałem po prostu i bezradnie patrzyłem w podłogę, to też słyszałem: no i co tak siedzisz? Tak będziesz siedział i rozczulał się nad sobą? Jakkolwiek bym nie próbował uratować sam siebie, swojej psychiki, odreagować, to traktowano to jako jakiś bunt, jako jakieś robienie na złość sobie lub innym. Nie pozostawiało to zbyt wielkiej swobody manewru. Można było tylko zamknąć to się całkowicie w sobie, umrzeć niejako w środku, żeby nie pokazywać, nie zdradzać się. Wiecie, ja myślę, że coś takiego musi czuć zając, kiedy wie, że w pobliżu jest drapieżnik. Siedzi dosłownie jak przysłowiowa trusia albo mysz pod miotłą i dopiero w ostatniej chwili rzuca się do ucieczki. Ja coś takiego musiałem zrobić. Z tym, że nie miałem, nie wiem, co było odpowiednikiem rzucenia się do ucieczki, chyba nie miałem czegoś takiego. Ilekroć próbowałem uciekać w taki dosłowny czy przenośny sposób, to się przekonywałem, że opiekun starszy, duży, silny i będący gwarantem mojego przeżycia zawsze będzie dominował. Wszędzie mnie znajdzie, wszędzie dopadnie. Jedyne, co mogłem, modlić się. A wiecie, że nawet mi nie przyszło. Nie byłem aż taki wierzący i taki dojrzały, bo wierzący byłem. Wierzyłem w Boga. Dalej w Niego wierzę. Ale nie docierało do mnie, że mogę prosić Boga o ochronę przed własnymi opiekunami, przed ich działaniem. Wydawało mi się raczej, że to oni mają rację, to oni niejako reprezentują tu Boga na ziemi. A ja jestem zły, bo nie umiem się stosować do polecenia, żeby czcić ojca i matkę. Być posłuszny rodzicom. To jest ten paradoks. Jestem teraz przeczulony na punkcie rad udzielanym dzieciom. Jak się oni mają dogadywać z rodzicami? Położyłbym, a może nie muszę kłaść, ale położyłbym dużo większy nacisk na rodziców, żeby oni dogadywali się z dziećmi, bo to jest przede wszystkim ich obowiązek, nie dziecka. Dziecku bym mógł poradzić, nie wiem, czy to dobre, ale uświadomić mu, że to nie ono powinno dogadać się z rodzicem. To rodzic powinien dogadać się z nim. A jak się nie da, pole manewru jest niewielkie. Bardzo niewielkie. No bo co? Jak zabrać dziecko z takiego środowiska? Nie da się. Można się tylko mieć nadzieję, bo się modlić za nie.